Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym panelu. Dzisiaj porozmawiamy o Ukrainkach, Ukraińcach, którzy wskutek pewnej inwazji Rosji na Ukrainę musiały, byli zmuszeni wyjechać z kraju. Będziemy trochę porozmawiamy jakby o tych, jakimi wyzwaniami się spotykają Ukrainki, Ukraińcy w krajach, do których przyjechali, jakie wyzwania stały wtedy, jakie stoją teraz przed nimi. I też jakby też poproszę naszych gości o rekomendacje, o przemyślenia, jakie są bariery przyszłości, jakie widzą rozwiązania, bo propozycje dla rozwiązań. Też jak myślę, się odniesiemy trochę do sytuacji w każdych z krajów, o też jak reagowały państwa i władze lokalne na sytuację, jakie wsparcie było, nie było wsparcie. Tutaj zależy pewnie od grup, do których o których będziemy mówić. Bo dzisiaj też zwrócimy uwagę na grupy, które są najbardziej narażeni, najbardziej na dyskryminację, wykluczenie. Tutaj mamy jakby przedstawiciela organizacji, które zajmują się prawami Romów, a też prawami osób z niepełnosprawnościami i jakby one miały najtrudniej w tej sytuacji, oprócz też obywateli innych krajów, którzy mieszkali w Ukrainie, którzy studiowali, pracowali, czy też na przykład mieli ochronę międzynarodową, byli uchodźcami i którym było bardzo trudno, jeśli chodzi o znalezienie pomocy za granicą, dlatego że byli takim też, jeśli chodzi o prawny status, mieli bardzo trudne, jeśli ukraińskim obywatelom bardzo szybko nadano rozwiązanie, że mogą przekraczać granice i mają prawo przebywać w Polsce, na przynajmniej 18 miesięcy być legalnie, a to niestety obywatelom innych krajów na przykład dano 2 tygodnie i kazano zwracać się do swoich ambasad, żeby rozwiązać problem, a niestety oni akurat, część z nich, która jakby nie chciała wracać do swoich krajów, bo kraj jest opresyjny i na przykład wyjechali, bo są uchodźcami, mając status lub nie mając. I to były duże wyzwania i dla organizacji, na początek najbardziej dla organizacji pozarządowych, które stały się tymi pierwszymi, które pomagały tym osobom. I jakby to były tysiące ludzi, także to też nie pojedyncze osoby. Jeśli mówimy o Romów, no to niestety to jakby ta grupa obywateli Ukrainy, no niestety też w Ukrainie nie jest najbardziej, no jest też wykluczana i są trudności z dostępem do usług, nie jest równo traktowana też w Ukrainie i niestety jakby też migrując, uciekając od wojny, no jakby narażają się i na granicy i też później mieli duże problemy z znalezieniem lokum. Też słyszałam o sytuacjach niedopuszczania do ośrodków recepcyjnych. Także to te sytuacje, myślę, że tutaj bardziej nasze gościnie opowiedzą. Także tu spróbuję Chcemy się bardziej przypatrzyć tym sytuacjom i tym osobom, które są najbardziej jakby poszkodowane i najbardziej trudniej znaleźć pomoc w takich też jeszcze bardziej trudnych sytuacjach jak wojna. I może na początek też przedstawię naszych gości. Profesor Joanna Talewicz, która jest prezeską Fundacji W Stronie Dialogu, która zajmuje się zwłaszcza wsparciem dla Romów i Romek w Polsce i też jest badaczką, antropolożką, która właśnie poprosimy ją o bardziej taką zarysowanie obrazu, jaka była sytuacja po 24. Następnym gościem, który przyjechał do nas z Ukrainy i z Niemiec, jest Aleksandr Nikulin, który jest aktywistą praw człowieka, zajmuje się wsparciem właśnie adwokacji dla osób z niepełnosprawnościami i pracuje w organizacji Fight for Rights. For Rights w Ukrainie i teraz przebywa w Niemczech. Następną naszą uczestniczką jest Olena Wajdanowicz, która pracuje teraz w organizacji W Stronie Dialogu i jest prawniczką i ona sama też pochodzi z Ukrainy, pracowała wcześniej też w Polsce w międzynarodowych organizacjach, ma duże doświadczenie też działalności obywatelskiej, obecnie jest w Polsce.
I na początek poproszę, właśnie poprosiłabym profesor Joannę Telewicz o opowiedzenie trochę o tej zarysowanie, jaka była sytuacja uchodźców z Ukrainy, którzy uciekali po 24 lutego, jakie mieli wyzwania, jakie problemy, zwłaszcza jeśli mówimy o grupach narażonych na wykluczenie. Ja przede wszystkim witam Państwa serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. To duża przyjemność uczestniczyć tutaj w tym panelu i właśnie z tymi gośćmi. Bardzo się cieszę. Bardzo się również cieszę, że mogę opowiedzieć o sytuacji Romów, bo mam takie poczucie, że te grupy najsłabsze i ta pomoc, która była im dedykowana, wiązała się nieco z innymi standardami, emocjami, które związane były z takimi naszymi otwartymi rękoma i serdecznością, prawda, wobec ukraińskich osób uchodźczych. Jeżeli chodzi o Romów, ale nie tylko o Romów, myślę, że także o innych grupach, które były narażone na nierówne traktowanie, ta sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Pozwolę sobie również na tutaj delikatne sprostowanie, bo ja jeszcze do profesury mam trochę czasu, jestem doktorem antropologii kulturowej. Mam nadzieję, że kiedyś będę się także posługiwać tym tytułem, kto wie. A tymczasem wracając do pytania. Przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że w Ukrainie mamy dużą społeczność romską. Ukraina jest krajem różnorodnym, mimo tego, że w takich kontekstach zbyt często o tym państwie właśnie nie myślimy czy nie mówimy, ale jeżeli chodzi o Romów, to trzeba powiedzieć, że nasza grupa stanowi tam niemalże półmilionową społeczność. Oficjalne statystyki mówią, że liczba Romów szacowana jest na między 200 a 400 tysięcy osób. Organizacje romskie mówią, że tych osób może być więcej. Kiedy porównamy to do liczb w Polsce, a mówimy o 20-30 tysięcznej społeczności romskiej, to widzimy, jaka jest skala, jaka tu duża różnica. Zresztą pozwolę sobie dodać, że prawdopodobnie, bo my cały czas mówimy o szacunkach, prawdopodobnie dzisiaj Romów z Ukrainy jest więcej w naszym kraju niż polskich Romów. Kiedy rozpoczęła się wojna, my jako organizacja, która działa na rzecz praw człowieka, mniejszości, my szczególnie skupialiśmy się na społeczności romskiej. Nasza fundacja istnieje od 2012 roku i właśnie w tym obszarze głównie działaliśmy. No ale jakby, ponieważ jest to działalność społeczna, no to też kiedy wybuchła wojna, to przygotowaliśmy się na pomoc uchodźcom, osobom uchodźczym w ogóle. I muszę to powiedzieć, i powiem to nie pierwszy raz, że było to bardzo naiwne z naszej strony. Ale daję Państwu słowo, że nawet przez moment nie pomyśleliśmy w fundacji, że można dzielić uchodźców i uchodźczynie. Szybko przekonaliśmy się właśnie, tak jak powiedziałam, że to nasze podejście jest nieco naiwne, a na pewno nieadekwatne do wyzwań, z którymi zaczęliśmy się mierzyć, ponieważ chyba to był drugi albo trzeci dzień wojny, kiedy zaczęły się telefony. Te telefony głównie odbierałam ja, które właśnie wiązały się z informacjami, że przyjeżdżają Romowie. No, przyjeżdżają, uciekają przed wojną. Natomiast bardzo szybko te narracje zaostrzały się i ja dostawałam prośby i też osoby, które pracują ze mną w fundacji, prośby bardzo wprost. Czy możesz się, albo czy może pani się nimi zająć? Nie ukrywam, że to było jakby bardzo trudne, bo po pierwsze nie byliśmy na to przygotowani, a po drugie no to jakby też nie bardzo wiedzieliśmy, co zrobić, ponieważ ta skala rosła. Rozpoczęły się telefony z przejść granicznych, że są to z miejsc recepcyjnych, że stoją duże grupy kobiet z dziećmi, że nikt do nich nie podchodzi, że są odpychani od takich stoisk, że tak powiem, czy stanowisk, o tak powinnam powiedzieć, z jedzeniem, kontenerów z ubraniami. Ja wprost dostałam kilka razy telefon, czy można ich zabrać z danego miejsca, ponieważ będą brać ubrania i sprzedawać je na ulicy. Więc tu już poczułam, że mamy do czynienia z odgrzewanymi, bardzo dobrze znanymi i zakorzenionymi stereotypami. Nie zwracano uwagi na to, że te kobiety po prostu były z dziećmi, no więc naturalnie brały więcej rzeczy, tak? Poza tym sytuacja jest na tyle niepewna, że no trudno tutaj nie włączyć jakiegoś apatycznego myślenia, bo
nie wiadomo, jak zachowalibyśmy się w takiej sytuacji. W sytuacji ogromnej niepewności, w sytuacji, kiedy nie wiemy, kiedy drugi raz będziemy mogli skorzystać z takiej pomocy i czy w ogóle. Później już było tylko gorzej, dlatego że po pierwsze mieliśmy kilka zgłoszeń, że kobiety, które stoją z dziećmi, odmawia się im transportu, odmawia się im zakwaterowania. Szukaliśmy, tworząc jakieś bardzo szybko sieci komunikacyjne, networki, kontaktowaliśmy się z organizacjami, które pomagały osobom, no właśnie różnym grupom nieuprzywilejowanym i szukaliśmy miejsc dla tych ludzi, zdalnie po prostu, na kilka frontów. I tutaj okazało się, że kilka kobiet no, zaginęło po prostu. Nie wiemy, co się z nimi stało, czy ktoś ich zabrał, czy mam nadzieję, że nie stało się nic złego. Mamy kilka zgłoszeń takich spraw. Następnie kolejne sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia, to taka bardzo otwarta mowa nienawiści i rasizm. Ja przyznam szczerze, że ja się urodziłam w czasach komunizmu i wydawało mi się, że już nic podobnego w Polsce nie może się wydarzyć. Bo to były bardzo otwarte komunikaty, to nie było nic, co można było powiedzieć jest subtelnym rasizmem. Ja usłyszałam, że mamy wszy, że roznosimy bakterie, że jest zagrożenie kradzieżami, dlatego nie można zabrać osób pochodzenia romskiego do ośrodków dla uchodźców. Modlińska na Darzyn, to takie dwa najbardziej miejsca w Warszawie. Te kobiety przed drzwiami do ośrodków w marcu. Zresztą obie byłyśmy świadkiniami z Oleną i walczyłyśmy o to, żeby mogły wejść te osoby do środka. Bzdurą jest, że Romowie nie mają dokumentów. Czy to była taka pierwsza wymówka. Oni na pewno nie mają dokumentów, oni nie są uchodźcami, to są oszuści, jakieś grupy kryminalne, oni na pewno nie są z Ukrainy i tak dalej. Kompletnie wykluczenie ich z grona osób, które potrzebują wsparcia. Rzeczywiście jest tak, że około 20% osób pochodzenia romskiego to osoby bez dokumentów w Ukrainie, to bezpaństwowcy, natomiast to nie zmienia faktu, że to były osoby uchodźcze, to były dokładnie te same osoby, jak także inne osoby z Ukrainy, które uciekały przed wojną i szukały schronienia w naszym kraju. Niestety często było tak, że czekała tu na nich kolejna trauma i kolejna dawka strachu, niepewności i przerażających sytuacji, bo spędzanie marcowej nocy przed ośrodkiem dla uchodźców z grupką małych dzieci, kiedy obserwowaliśmy w tym samym czasie, że osoby wchodzą do miejsc i otrzymują ciepły posiłek, herbatę i bezpieczne miejsce, było naprawdę przerażającym doświadczeniem. Dziękuję bardzo za przybliżenie nam tej trudnej historii, trudnej sytuacji, w którym ludzie się musieli zetknąć. A teraz chciałam poprosić Nikitę, który obecnie jest w Niemczech, ale też jakby, jeśli mogę powiedzieć... Boże, ja czy ja coś... Boże, Aleksandr, Boże, przepraszam najmocniej. Stres czasem się daje we znaki. Aleksandr, chciałam poprosić pana o właśnie opowiedzenie o jakby trochę swojej historii, na ile to jest możliwe też i też jakimi wyzwaniami też Ukrainki, Ukraińcy, którzy wyjeżdżają do, no tutaj w kontekście Niemiec akurat się stykali, zwłaszcza jeśli mówimy o grupie najbardziej narażone na wykluczenie. Dziękuję, nazywam się Aleksandr, pracuję w organizacji społecznej Walka o Prawa i zajmujemy się obecnie pomocą osobom z niepełnosprawnością w Ukrainie, które okazały się w trudnej sytuacji właśnie z powodu agresji rosyjskiej w Ukrainie. Dla mnie największym wyzwaniem w ogóle po 24 lutego było podjęcie decyzji o wyjeździe z Ukrainy, bo urodziłem się w tym kraju, kocham ten kraj i przez ostatnie kilka lat aktywnie pracowałam w zakresie praw człowieka i na 2022 rok mieliśmy zaplanowanych dużo różnych działań, zarówno jeśli chodzi o edukację w kwestii osób z niepełnosprawnością, w kwestii rzecznictwa, ale to wszystko zostało przekreślone i najbardziej skomplikowaną decyzją dla mnie była właśnie ta decyzja o wyjeździe z Ukrainy, bo po pierwsze wyjeżdżałem na początku marca,
kiedy wiecie państwo, że była Bucza, Irpin i to wszystko byłoby Kijowa. Ja wyjeżdżam z Kijowa. To były wojska rosyjskie, które wchodziły, były już w granicach miasta. Już widziano też ich niedaleko centrum miasta i zrozumieliśmy, że niestety przynajmniej trzeba wyjechać z miasta lub też z kraju, bo też jestem osobą z HIV i dla mnie najważniejszą rzeczą było to, że nie będę mógł wtedy trafić do szpitala i otrzymywać niezbędne leczenie. Wtedy nie było też pewności, że to leczenie w ogóle będzie dostępne. W czasie wojny ten, kto zna Kijów, wie, gdzie znajduje się metro Brestejska. To jest bardzo blisko akurat Buczy i Irpienia i zdawałam sobie sprawę z tego, że nie będę miał już możliwości pojechać do tamtego szpitala. To było takie dla mnie największe wyzwanie, czyli najpierw w ogóle podjąć decyzję o wyjeździe. Później zaczęła się już bardziej skomplikowana historia pod tym względem, że pewnie każdy kraj i każda wojna doprowadza do tego, że są dzielone prawa człowieka i jakieś życie jest bardziej wartościowe, a jakieś przestaje być wartościowe. Jeżeli jesteś mężczyzną, to nie możesz przekroczyć granicy od tak. Miałem kilkadziesiąt prób przekroczenia granicy. Miałem zaświadczenie, że nie nadaję się do służby wojskowej, że mam prawo wyjazdu z państwa oficjalnie, ale niestety dopiero po czwartej próbie udało się to zrobić, bo granica, na granicy to wyglądało w ten sposób, że jest dużo wojskowych i przechodzisz przez kilka jakby takich posterunków wojskowych i dopiero później są różne służby i w ogóle powstaje pytanie, czy w ogóle możesz wyjechać z kraju. I niestety właśnie z wojskowymi zawsze były problemy, konflikty i taka sytuacja. Teraz pracuję w case managementie, pomagamy teraz ludziom też wyjeżdżać za granicę z bardzo niebezpiecznych terenów w Ukrainie i takie przypadki tak naprawdę często mają miejsce, bo dla wielu osób, właśnie dla wojskowych, jesteś mężczyzną i wyglądasz jak mężczyzna, więc możesz walczyć. I dla wielu osób to jest duży problem, nie tylko w Ukrainie, to jest problem osób z niewidoczną niepełnosprawnością. Przecież z wyglądu jesteś normalny, nic się nie dzieje, wszystko w porządku masz. I nikt nie rozumie, że ten człowiek, ta osoba może mieć o wiele mniej szans, mniej możliwości, aby walczyć. I takie rzeczy niestety trafiają się bardzo często. I jeśli chodzi o wyjazd, o zmianę miejsca zamieszkania, jeśli chodzi o nasze historie, wszyscy, którzy wyjeżdżali, to były bardzo skomplikowane decyzje, trudne decyzje dla nich. Wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałam, to było trudne, żeby po prostu wziąć i wyjechać z tego kraju. Przecież ludzie budowali tam swoje domy, budowali swoje kariery i to wszystko trzeba przekreślić i po prostu wyjechać. I dla ludzi to były bardzo trudne decyzje, bardzo trudne decyzje. Nawet pod różnymi ostrzałami ludzie mówili, że tak, teraz to już proszę zabrać nas, chcemy wyjechać. Podjęliśmy decyzję, żeby wyjechać albo w granicach Ukrainy, albo w ogóle za granicę, bo jak już powiedziałam, w marcu, kiedy zebraliśmy się z zespołem i zdawaliśmy sprawę z tego, ile próśb otrzymamy od ludzi i próbowaliśmy jakoś strukturyzować te prośby, jakoś jakiś porządek prowadzić i stwierdziliśmy, że może najpierw będziemy pracować z bardziej niebezpiecznymi terenami, później z takimi, gdzie jest stosunkowo spokojnie i nie mogliśmy wyobrazić sobie wtedy w marcu, gdzie na Ukrainie jest spokojnie, bo wszędzie są ostrzały rakietowe, bo wszędzie są wojska rosyjskie i trudno w ogóle stwierdzić, który teren jest bezpieczny. Wtedy szczególnie to była bardzo straszna sytuacja i kiedy ktoś się do ciebie zwracał, to w niektórych sytuacjach chodziło o godziny, żeby zdążyć w ciągu tych godzin przewieźć tę osobę, bo niestety wojna w Ukrainie nie tyle jakby wyświetliła, ale zaostrzyła te problemy z dostępnością w naszym kraju i nawet brakiem dostępności w naszym kraju i te osoby wykluczone z niepełnosprawnością, jeśli chodzi o takie sytuacje jak ewakuacja, pomoc, pomoc humanitarna, jakakolwiek pomoc. Rozumiem, w Niemczech pojechali, tak? Rozumiem, że wyjechał pan do Niemiec. Tak, wyjechałam do Niemiec.
Może nie jestem najlepszym przypadkiem, takim najbardziej ilustrującym, ale miałam szczęście, miałam fajny zespół, przyjaciele w Niemczech. Oni 24 lutego, to był pierwszy telefon moich przyjaciół z Niemiec, którzy zapytali, co tam się dzieje w Ukrainie. Powiedzieli, że czekamy na ciebie w Niemczech, przyjeżdżają do nas, to jest niebezpieczne, to jest wojna. I w zasadzie duży procent osób, z którymi pracowaliśmy wcześniej, oni mieli znajomych lub krewnych za granicą i dlatego stwierdzili też, że mogą wyjechać za granicę. Był też procent ludzi, którzy jechali donikąd i to było najtrudniejsze, kiedy osoba wyjeżdżała donikąd. Ja po prostu akurat miałam szczęście, bo miałam przyjaciół w Niemczech, którzy mogli mnie przyjąć, zarejestrować się, zameldować, załatwić dokumenty, znaleźć mieszkanie. Ale język niemiecki to oczywiście nie jest to język ukraiński, więc trudno było z tłumaczeniem. Znalazły się osoby, które pomogły z tłumaczeniem, w różnych organach, służbach i tak dalej. Jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, na przykład to uznanie niepełnosprawności w Niemczech, czy to jest możliwe, czy to jest automatyczna rzecz, czy ci, którzy przyjechali z niepełnosprawnością różnego rodzaju, czy mają jakieś wsparcie, pomoc, jak to wygląda w Niemczech? W Niemczech to wygląda w ten sposób. W sposób automatyczny status osoby niepełnosprawnej nie jest uzyskiwany. Trzeba w tym celu wypełnić pewne dokumenty, wysłać do odpowiedniego miejsca i później czekać. Jeżeli ktoś ogląda nas z Ukrainy, że niby w Niemczech nie ma MSEK-ów, czyli takich komisji orzekających. Tam w Niemczech działa wszystko wiele prościej. Tam trzeba wypełnić taki formularz i tam już odpowiednia służba kontaktuje się z lekarzem prowadzącym i wspólnie rozwiązują te kwestie. Czyli od osoby konkretnie nie jest wymagana, żądana pełna obecność, kontrola i że masz udowodnić, że rzeczywiście nie słyszysz, nie możesz się poruszać i tak dalej. W Niemczech to wszystko wygląda wiele prościej i jeśli chodzi o to, co mi się spodobało z punktu widzenia podejścia w Niemczech. W Niemczech może pracować jakakolwiek osoba, która chce pracować. Nawet jeżeli masz niepełnosprawność stwierdzoną. Mam znajomego, który porusza się na wózku, jest z Ukrainy, wyjechał po 24 lutego. Tam miał taki problem, że jeżeli ktoś ma niepełnosprawność, to kiedy rejestruje się w Niemczech, to służby społeczne zajmują się tą osobą, otrzymuje świadczenie społeczne i on przez kilka miesięcy załatwia te dokumenty, bo chodził i mówił, że ja chcę pracować, proszę mnie przekierować do Urzędu Pracy, bo ja chcę nauczyć się języka i chcę pracować. I takich historii, że ja chcę pracować od ukraińskich osób z niepełnosprawnością słyszę bardzo wiele. Jeżeli to jest dla Państwa ciekawe, mam nadzieję, że w najbliższym czasie zrobimy to bardziej dostępne. Mamy taki projekt YouTube o historiach osób, które wyjechały z Ukrainy, osoby z niepełnosprawnością, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego. Mam nadzieję, że będziemy mieć też podpisy w języku angielskim, żeby to było dostępne dla większej liczby osób, ale wszyscy bohaterowie, wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, wszyscy mówią, że wyjechaliśmy, ale wyjechaliśmy nie po to, żeby dostawać socjal, a dlatego, że chcemy dalej pracować, albo jeżeli się skończy wojna, wrócimy na Ukrainę i będziemy próbować odbudowywać swój kraj, żeby ten kraj wyglądał tak, jak to zobaczyliśmy w Europie, jak to może wyglądać w Europie lub w innych zakątkach świata. Bardzo dziękuję. Może poproszę pani Ueno o opowieść, z jakimi wyzwaniami te osoby, które wyjeżdżały lub pani osobiście zetknęła się, kiedy musiała pani wyjechać z Ukrainy. Pani mieszka teraz w Polsce. Jakie wtedy pani widziała wyzwania, jakie teraz? Myślę, że dla wszystkich Ukraińców jakiegokolwiek pochodzenia, kiedy wyjeżdżają ze swojego kraju, to jest bardzo trudna sytuacja, niezależnie od specyfiki, bo oni są Ukraińcami według narodowości, czy też są narodowości romskiej z Ukrainy. Tutaj pod tym względem nie ma różnicy, z jakiej grupy etnicznej jesteś, bo to, że te wszystkie osoby przeżywają to samo doświadczenie. I dlatego myślę, że dla wszystkich to jest tak samo trudna sytuacja, tak samo bolesna sytuacja. Celowo mówię o tym, że dla wszystkich to tak samo jest bolesnym doświadczeniem. Niestety, kiedy przeprowadzaliśmy monitoring w naszej organizacji, zobaczyliśmy, że dla Ukraińców
nasi Ukraińcy podzielili się na różne takie grupy. Są Ukraińcy uchodźcy lub osoby wewnętrzne przesiedlone z Ukrainy. Są tacy, którzy mają jasną skórę, jasne włosy, jasne oczy. Są Ukraińcy, którzy nie są w tej grupie, na przykład Ukraińcy pochodzenia romskiego. Oni nie mają jasnej skóry, czy nie mają niebieskich lub zielonych lub szarych oczu. I różnica, jeśli chodzi o traktowanie, jest bardzo odczuwalna. Pracujemy z społecznością romską już któryś rok i zanim dołączyłam do organizacji, pracowałam też z Romami w Ukrainie i zajmowałam się monitorowaniem sytuacji z Romami w innych krajach, też kiedy współpracowałam z organizacjami międzynarodowymi jako ekspert w zakresie mniejszości narodowych. I widzę taką tendencję, że jesteśmy bardzo otwarci, bardzo szczodrzy, jeśli chodzi o Ukraińców, którzy są podobni do nas samych. Natomiast kiedy dotyczy to Ukraińców, którzy trochę się różnią lub którzy mają inną kulturę lub inne tradycje, od razu rozumiemy, że nie są tacy jak my i być może trzeba zmienić w takim przypadku ich traktowanie. I taka tendencja istnieje prawie we wszystkich krajach przyjmujących. Monitorujemy sytuację i widzimy tę tendencję i niestety jest bardzo odczuwalna dla naszych Ukraińców pochodzenia romskiego. Chciałbym również opowiedzieć trochę o naszej fundacji, o monitoringu, o obserwowaniu praw człowieka. Przestrzeganie praw człowieka wobec społeczności romskiej. Nasza fundacja została założona w 2012 roku i na początku naszą pracę i naszą wiedzę oparliśmy na edukacji, skoncentrowaliśmy wokół edukacji, ale na początku wojny zorientowaliśmy się, że sytuacja jest dość krytyczna i nie wszystkie osoby przesiedlone z Ukrainy w ten sam sposób, w podobny sposób odnoszą się do pomocy humanitarnej czy do asystencji. Po dokonaniu tych spostrzeżeń zdecydowaliśmy się na działanie, bo jeśli nie my, to kto inny? Otóż w Polsce jest bardzo dużo organizacji, które pracują z uchodźcami. Jest bardzo dużo również organizacji romskich zarejestrowanych formalnie, ale nie działających faktycznie. Tych działających faktycznie jest zaledwie kilka. Gdy mówimy o organizacjach romskich, to mogłabym powiedzieć o kilku organizacjach, które rzeczywiście aktywnie działają w tym zakresie. Od samego początku wojny nie mieliśmy żadnych donorów, żadnej sponsorów, żadnego wsparcia finansowego ze strony społeczeństwa. I wszystko, co robiliśmy, wszystko, co robiła Joanna, gdy zakładaliśmy tę grupę interwencyjną Poland and Ukraine, której działalność była skoncentrowana na Romach pochodzących z Ukrainy, uchodźcach z Ukrainy. Organizowaliśmy transport, robiliśmy wszystko, co możliwe, by grupa ta poczuła, że znajduje w Polsce schronienie i opiekę. Były to bardzo istotne sprawy nie tylko dla Romów, ale oczywiście dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed działaniami wojennymi. Czyniliśmy wszystko, co możliwe, by ci ludzie choć trochę mogli otrząsnąć się po traumie, której doznali na Ukrainie. Jak zresztą wiemy, Romowie są najbardziej straumatyzowaną grupą etniczną w Europie, liczącą 12 milionów ludzi, osób. I właśnie dlatego, że są, przeżywają tę traumę wynikającą z doświadczeń historycznych i tej nietolerancji, która jest im okazywana przez otoczenie, to, tak jak już wspomniałem na początku, często przyjmujemy osoby odmienne z pewnym wrogością, a w każdym razie nie otwieramy na nich swoich serc.
Dlatego nasza organizacja zdecydowała się na podjęcie tej działalności jako koniecznej. I po dokonaniu wszystkiego, co możliwe dla pierwszych grup Romów, które dotarły z Ukrainy, zaczęło do nas docierać znacznie więcej odpowiedzi, sygnałów od osób, które zdecydowały się wspierać społeczność romską, ponieważ oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że Romowie są izolowani nie tylko na Ukrainie, ale również w Europie i kontakt czy też poradzenie sobie z tą sytuacją, gdy są wykluczeni z gromady, ze społeczności, to powiązuje również w Polsce, jest prawdziwe również w Polsce. Zdecydowaliśmy się, że będziemy szukać wyjścia z tej sytuacji. Pani doktor. I chciałam trochę, bo chciałam, żebyśmy teraz pomyli, jakby trochę pani Olena zaczęła mówić o trochę współczesnej sytuacji, trochę co robiliście, ale też, żeby pani może opisała, jaka jest obecnie sytuacja, jeśli chodzi o uchodźców z grup wrażliwych, czy Romów, czy też może ma pani wiedzę też o innych grupach, które mogą być narażone na dyskryminację i wykluczenie. W jakiej teraz są sytuacji? Rozumiem, że no, część ukraińskich obywateli i obywatelek wróciła w Ukrainę, czy pojechała dalej, ale tym niemniej już mamy ponad, jednak różne szacunki są, to jest ponad milion, bo do 1,5 miliona ukraińskich obywateli jest w Polsce i tutaj mówimy o różnych grupach i jakby jakie widzi pani wyzwania obecnie, które są i jaka jest ich sytuacja? Tak, my obserwujemy to, że Romowie i rodziny, czy kobiety z dziećmi wracają. Rzeczywiście, no, tam pozostali ojcowie, bracia, prawda, i bliska rodzina, czy osoby starsze. Natomiast też trzeba powiedzieć uczciwie i szczerze, że tak naprawdę wielu z nich nie ma do czego wracać. Największe skupiska Romów w Ukrainie to Ukraina Wschodnia, gdzie sytuacja od dawna jest niestabilna, prawda? Wojna tylko ją zaostrzyła i tak naprawdę wielu z tych osób, które, czy rodzin, które są obecnie w Polsce, po prostu nie ma już do czego wracać. W jakiej jesteśmy obecnej sytuacji? Na kilka czynników zwrócę uwagę. My jako organizacja jesteśmy w sytuacji stabilniejszej, dlatego że już wiemy, co robić, jak pomagać. Jesteśmy przygotowani lepiej na to, aby wspierać te osoby. Zbudowaliśmy strukturę, mamy wsparcie międzynarodowych organizacji, nie mamy wsparcia polskiego rządu, który poinformował nas, że wszyscy uchodźcy i uchodźczynie są równi. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Niestety rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Więc jesteśmy lepiej przygotowani. Nie jest to taka sytuacja jak na początku, bardzo nieprzewidywalna i bardzo intensywna, dynamiczna, bo przybywało do samej Warszawy ponad 100 osób dziennie na samym początku wojny. Więc proszę sobie wyobrazić, jak wiele wyzwań było przed nami, kiedy my borykaliśmy się z problemami natury takiej, wiecie państwo, no, znalezienie transportu czy zakwaterowania. Prawda, jak są tak duże grupy osób, a w Warszawie już było dosyć, prawda, tych osób uchodźczych naprawdę sporo, no to było nam po prostu trudno. Jeszcze trudniej było tym osobom, bo to nie jest historia o nas. Ale z czym jesteśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o te osoby? Jesteśmy w bardzo podobnym miejscu. Poza tym, że my o tym mówimy, my o tym dyskutujemy i uwrażliwiamy społeczeństwo, więc można powiedzieć, że pewne lody topnieją. Ale z drugiej strony, no nie dalej jak w weekend, prawda, mieliśmy telefon, no proszę, przyjechali wasi ludzie, zabierzcie ich. Czyli jesteśmy w takim etapie bardzo dużego niezrozumienia też aktualnej sytuacji. To nie my, Romowie i Romki, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby pomagać obywatelom i obywatelkom, które uciekają przed wojną z Ukrainy. To są obywatele i obywatelki Ukrainy, więc jakby pomoc, którą uzyskują, powinna być dokładnie w takim samym stopniu, jaką objęte są osoby nieromskiego pochodzenia. Więc to systemowe rozwiązania, a nie rozwiązania, które są inicjowane przez organizację pozarządową, powinny być tymi, które są
które stanowią główne wsparcie. My, jako organizacje romskie, jako społeczność romska, której jest relatywnie mniej nawet już niż tych osób, które przybywają z Ukrainy, my jesteśmy po prostu, dysponujemy znacznie mniejszymi możliwościami, narzędziami, żeby te osoby skutecznie wspierać. Więc my nie możemy przejmować kompetencji państwa, a powinniśmy stanowić dla państwa wsparcie. Prawda? I na to jesteśmy absolutnie przygotowani, zresztą prowadzimy szeroką działalność edukacyjną, prowadzimy i robimy to, o czym od dawna mówimy, że powinniśmy robić. Nasze społeczeństwo, my jako Polki i Polacy, nie jesteśmy po prostu przygotowani do tego, by pracować w społeczeństwie, czy radzić sobie z wyzwaniami, które wiążą się, nie wiem, z wielokulturowością, z różnorodnością, z odmiennością kulturową, bo dzisiaj my jesteśmy w tej sytuacji, gdzie te dzieci są w szkole. Na przykład, o tym chciałabym wspomnieć, gdzie osoby romskiego pochodzenia, tak jak inne, szczególnie te, które zdecydowały się tutaj zostać albo muszą tutaj jeszcze zostać przez jakiś czas, bo sytuacja jest niestabilna, one szukają pracy. Ja wiem, że skojarzenia z Romami, te najbardziej powszechne są takie, że no dobrze, ja tak mówię troszkę potocznie i trochę z przymrużeniem oka, ale wodopój i dach nad głową mi wystarczy. Nie, nie wystarczy. Wśród nas są osoby wykształcone albo te, które chcą się uczyć. Dzieciaki powinny uczęszczać do szkoły. Dzięki naszym działaniom i fundacji i naszemu zespołowi, który już stanowi w tym momencie kilkadziesiąt osób, które bardzo aktywnie działają, działają częściowo wolontaryjnie, prawda? Dzięki nam te osoby są w szkołach, ale nie mogę powiedzieć, że nie mieliśmy żadnych problemów albo nie mamy ich w ogóle. Albo wysyła się te dzieci do szkół bardzo oddalonych od miejsc, w których mieszkają, albo nie przyjmuje się, w Krakowie mieliśmy takie sytuacje, nie przyjmuje się ich w ogóle. My już przed wojną borykaliśmy się z tą sytuacją. Tak? Czym więcej dzieci w szkole, jak mi powiedział kiedyś jeden z dyrektorów małopolskich szkół, im więcej dzieci romskich w szkole, tym szkoła niżej ma na pozycji w rankingu. Prawda? Więc to nie jest coś, co powstaje, to jest coś, co już jest, tak jak powiedziałam, bardzo zakorzenione i mówię o tych stereotypach i uprzedzeniach w społeczeństwie polskim i nie tylko, bo trzeba powiedzieć też o wielu napięciach, prawda, które choćby występują między Romami i nieromami ukraińskiego pochodzenia, co jest związane, o czym wspominała Olena, też sytuacją przed wojną. Więc tak naprawdę te grupy najsłabsze znajdują się w jeszcze trudniejszej sytuacji niż były i tak jest zawsze, kiedy jest kryzys, kiedy jest wojna, bo zawsze zajmujemy pozycję albo kozła ofiarnego, albo tych, którzy, czy kozłów ofiarnych, albo tych, którzy są gdzieś tam najbardziej spychani w niewidoczne miejsca. Ja też często powtarzam, że obojętność i niewidzialność to jest coś, co najbardziej jest nam przebić. My nie mamy politycznej reprezentacji, my nie mamy ambasad, my nie mamy siły, prawda, w postaci tej reprezentacji, która walczyłaby o nasze osoby uchodźcze. A organizacje pozarządowe to nie pierwszy, a trzeci sektor, prawda? Nie bez powodu o tym wspominam, bo my po prostu jesteśmy słabsi, my jesteśmy uzależnieni od tego, co otrzymujemy z zewnątrz, od wsparcia, które nam jest oferowane. Natomiast prawda jest taka, że my cały czas powtarzamy i dopominamy się o uwagę, ale nie o uwagę, dajcie nam i zróbcie to za nas. My jesteśmy gotowi, żeby to zrobić, ale jakby upominamy się o to, żeby nas dostrzec jako partnerów i partnerki, jako organizacje, które mogą wspierać, jako te podmioty, które wreszcie mogą odpowiadać na wyzwania rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Bo ja o asystentach czy o mediatorach i mediatorkach w szkołach, biorąc pod uwagę liczbę naszych dzieci romskich, które właśnie tutaj wspomnimy o tym, to są nie tylko Romowie, to nie tylko mniejszość, ale to też osoby uchodźcze, to osoby z niepełnosprawnościami, prawda? To osoby, które doświadczają przemocy. Znaczy tych poziomów intersekcjonalności jest przynajmniej kilka. I cech, które powodują, że te osoby są bardziej narażone na dyskryminację z wielu różnych powodów, też jest czasami więcej niż jedna. No w związku z tym my musimy na to skutecznie odpowiadać i musimy wreszcie myśleć bardziej holistycznie o naszym społeczeństwie, bo te osoby, które nie pójdą do szkoły albo nie wyjdą na rynek, nie wejdą na rynek pracy, będą osobami, które ustawią się w kolejce po pomoc. Więc my po prostu od czerwca próbujemy, od końca maja, próbujemy przekonać władze, żeby umożliwiły nam wejście do szkół, żeby umożliwiły nam wspieranie tych dzieci, bo wiecie państwo, my doskonale wiemy, że na końcu odpowiedzialność spadnie na nas. Bo ja bardzo często słyszę, nie da się nic z nimi zrobić. Próbowaliśmy, wydaliśmy tyle i tyle pieniędzy, ale my dzisiaj mówimy, ale może usiądźmy razem do stołu.
porozmawiajmy, nawet wiecie Państwo, krytycznie, ale bardzo konstruktywnie, o tym, że być może nie powinniśmy rozmawiać o kwotach finansowych, tylko o tym, jak pomagać. I od tego my jesteśmy i jesteśmy na to gotowi. Tylko bardzo nam jest trudno przebić się w te obszary właśnie widzialności, słyszalności i tego, by móc być sprawczym i pokazać, że my jesteśmy do tego gotowi, przygotowani. W takiej sytuacji jesteśmy teraz. Ja szczerze powiedziawszy, boję się tego, co będzie dalej, bo na początku była taka euforia, tak? Wreszcie jesteśmy bezpieczni, bezpieczni. Wreszcie możemy troszeczkę odetchnąć. No ale co się dzieje teraz? Kiedy organizm troszeczkę odetchnął, wychodzą choroby, wychodzi cały stres. I cała masa różnych przypadków medycznych, które są dla nas ogromnym wyzwaniem, no bo ten nasz system działa jak działa. W szkole na początku, no wspaniale, wreszcie coś się dzieje. Ale teraz zaczyna się właśnie taki delikatny spadek w dół i to obserwujemy, bo ja nie rozumiem. Bo ktoś do mnie nieładnie powiedział, a ja nie mam kolegów i koleżanek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc obserwujemy masę wyzwań, ale też wiele zagrożeń, które mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację w przyszłości. A prawda jest taka, że coś, co określane jest zbiorową odpowiedzialnością, to jest coś, co jest nam naprawdę bardzo dobrze znane. Więc my też obawiamy się o to, jak porażki, które absolutnie będą, bo nie ma rozwiązań. I nikogo te rozwiązania, jakoś mam wrażenie, w naszym kontekście nie interesują, mimo tego, że my przychodzimy z rozwiązaniami, z propozycjami, a nie z problemami. Nie chcemy tylko płakać i czekać, tylko działać. Wiemy, że w efekcie te nierozwiązane problemy przerodzą się, czy rykoszetem, uderzą w nas wszystkich. I tego obawiam się najbardziej, tak samo jak obawiam się straconego kolejnego pokolenia. Bo my od lat mówimy, zróbmy to inaczej, no, ale nie mamy partnerów do tego, żeby być słyszany. Może tak właśnie dopytam o tych sojuszników, czy w ogóle są, czy na przykład miejscowe władze, czy centralne, bo nie wiem, ostatnio na jednej z konferencji tam władze Przemyśla mówiły, że są właśnie Romowie i że trochę w kontekście bardziej problemu niż jakoś rozwiązania. Czy macie sojuszników w takich działaniach, czy w ogóle żadnych? Muszę powiedzieć, że ostatnio byłam w Przemyślu, gdy dla UNHCR prowadziłam warsztaty. Zgromadziły się bardzo różne osoby reprezentujące także władze i różne instytucje czy organizacje z Przemyśla, czy z Rzeszowa. Byłam przerażona, bo te osoby też przywiozły im prasę lokalną z Przemyśla. Byłam przerażona. W jednej gazecie chyba były trzy artykuły stygmatyzujące Romów. Cygańska turystyka uchodźcza, jeden z lidów, tak przeczytałam, tak? Przyjeżdżają tutaj wyciągać pieniądze z państwa polskiego. Wracają tam i z powrotem. Nie żeby kogoś odwiedzić albo zabrać może więcej rzeczy, tylko po to, żeby wyciągnąć pieniądze. Więc to już jest po prostu pewnik. No, oczywiście to też budzi pewne nastroje w społeczeństwie, szczególnie w czasach kryzysu, prawda? Gdzie wszystkim nam jest trudno. Więc jeżeli ktoś przychodzi i znowu nam zabiera jakieś zasoby, my tę sytuację znamy, prawda? Kryzys migracyjny, pamiętacie Państwo, 2015-16, zagrożenie i wróg może mieć różną twarz. Tym razem znowu jest to twarz romskiego uchodźcy bądź uchodźczyni. Więc byłam absolutnie przerażona. Cieszę się i widzę w tym szansę, w tej okropnej, strasznej sytuacji, że w Polsce są organizacje międzynarodowe. Bo my nie mamy wsparcia, tak jak powiedziałam, ze strony państwa polskiego. Ale w pewnym momencie, w czasie wojny, ja wykorzystałam sytuację, że media chciały rozmawiać o sytuacji romskich uchodźców, po pierwszych doniesieniach o trudnych sytuacjach. Wykorzystałam tę sytuację z czystą premedytacją, bo wiedziałam, że jeżeli my wpadniemy znowu w te obszary niewidzialności, to będzie tak jak po wojnie na Bałkanach, gdzie romscy uchodźcy do dnia dzisiejszego mieszkają w obozach dla uchodźców, od końca lat 90., bo nie ma kto o nas zawalczyć, bo nie mamy własnego państwa, no bo wiemy dobrze, że dzisiaj prawa człowieka, uchodźcy, mniejszości, wszystko to, co nam się kojarzy z dobrym sercem, to są twarde negocjacje, często bardzo polityczne, prawda, i do tego trzeba mieć reprezentacji. Wypadamy poza nawias, więc myślę sobie, zrobimy wszystko w naszej fundacji, żeby nie doprowadzić do tej sytuacji. Więc chyba przeszliśmy przez wszystkie media, polskie, międzynarodowe, łącznie z CNN, Guardianem i tak dalej, nagłośniliśmy tę sytuację. Mamy wsparcie organizacji międzynarodowych i one nam ratują. To są nasi sojusznicy i sojuszniczki. I udało się także doprowadzić do, uważam to za ogromny sukces, do porozumienia, podpisania takiej umowy między fundacją a władzami miasta Warszawa. Ja też bardzo wprost mówiłam, że jeżeli my tego nie rozwiążemy i nie wyjdziemy naprzeciw problemom właśnie związanym choćby z tym, że ludzi nie wpuszcza się do ośrodków, albo że koczują na dworcu. Mieliśmy naprawdę
starsze osoby romskiego pochodzenia z niepełnosprawnościami, które 3,5 tygodnia spędziły na dworcu centralnym. W końcu przegonione przez policję zdecydowały się na powrót do Ukrainy w bardzo jeszcze wtedy, naprawdę w takim fatalnym czasie. Nie mamy z nimi kontaktu aktualnie, nie wiemy, co się z nimi stało. Ale ja też jakby uświadamiałam, no przecież te osoby wyjdą. Przecież te osoby wyjdą na ulicę i będą szukały jakiegoś schronienia dla siebie. Udało się taką umowę, takie porozumienie podpisać. Osoby romskie w Warszawie mieszkają w hostelach miejskich. Wsparły nas także organizacje międzynarodowe, a z polskiej organizacji Fundusz Feministyczny Fundacja Batorego. I wszystkie te organizacje, bo tutaj też wydaje mi się, że bardzo ważne jest takie wsparcie, wiecie, w obszarze know-how, tego jak możemy działać, co możemy, jak możemy sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych bądź problemowych. W ogóle taka koalicja organizacji, które pomagają osobom znajdującym się w trudniejszej sytuacji, grupom nieuprzywilejowanym czy słabszym. Więc w tym sensie jesteśmy w nieco stabilniejszej sytuacji niż jakiś czas temu. Dziękuję bardzo. To może ja Olenę zapytam już może mniej o Polskę, bardziej jak ukraińskie państwo. Ja rozumiem, jesteśmy, Ukraina jest w wojnie, może na ukraińsku. Ukraina wydawinuje. Ukraina prowadzi wojnę. Jest bardzo dużo wyzwań przed krajem, przed Ukrainą, jeśli chodzi o obronę kraju. Ale czy, tak jak już powiedziałam na początku, wiemy, że w Ukrainie, ponieważ jesteś grupą zorganizowaną, jak odbierają uchodźców, czy jest jakaś pomoc, jakaś polityka, jakieś procesy, jeśli chodzi o wsparcie w Ukrainie przez państwo ukraińskie, jeśli chodzi o uchodźców, którzy pojechali do różnych krajów. Zacznę od tego, że teraz według naszych ocen ukraińskich uchodźców pochodzenia romskiego w Polsce jest około 50 tysięcy. Według szacunków Komisji Europejskiej mamy liczbę 100 tysięcy w państwach przyjmujących, czyli 100 tysięcy Romów teraz przebywają w państwach przyjmujących w Europie. Przed agresją rosyjską mieliśmy około 20 tysięcy polskich Romów w Polsce i teraz, kiedy widzimy taką różnicę liczbową, możemy powiedzieć, że teraz ukraińskich Romów, uchodźców z Ukrainy jest o wiele więcej niż polskich Romów. Jak już zostało powiedziane, chciałabym też porozmawiać trochę na temat lub kontynuować temat, którą rozpoczęła moja koleżanka, o wyzwaniach, z którymi mają do czynienia romscy uchodźcy z Ukrainy. Chciałam powiedzieć, że nie tylko problem z mieszkaniem istnieje. Widzimy nie tylko segregację w punktach przyjmujących, gdzie nie chcą przyjmować Romów tylko dlatego, że są Romami i chcą uniknąć jakiegokolwiek złego traktowania między ludźmi. Chcą uniknąć kłótni lub czegoś tam innego i z tego powodu nie przyjmują. Widzimy, że nie ma możliwości wśród wielu osób pochodzenia romskiego, jeśli chodzi o otrzymanie pracy, o zatrudnienie. Po pierwsze, to jest niechęć do przyjmowania osób pochodzenia romskiego, jeśli chodzi o zatrudnienie, bo odpowiedź, bardzo często słyszymy taką odpowiedź, no nie jesteśmy pewni, przecież to są Romowie, nie jesteśmy pewni. Dalej, przez to, że duży procent osób pochodzenia romskiego nie ma wystarczającego wykształcenia po to, aby uzyskać pewną pracę, która mogłaby dawać im wystarczający zarobek, dochód. Często brak wykształcenia lub też jest duży procent Romów. Powiem, że około 10% Romów, którzy w ogóle ani nie umieją ani czytać, ani pisać. Tacy Romowie w ogóle pozostają bez wystarczającego wsparcia ze strony władz. W ogóle, jeśli chodzi o każdy z krajów, do którego jadą po pomoc, nie ma pomocy ani na poziomie państwowym, ani na poziomie międzynarodowym, bo takie osoby bardzo często nie mają dokumentów, czyli nie mają żadnego wykształcenia, nie umieją czytać i pisać, plus nie mają dokumentów i bardzo często
takie osoby w ogóle są bezpaństwowcami. Jak już moja koleżanka Jona powiedziała, nawet w Ukrainie przed rozpoczęciem agresji rosyjskiej mieliśmy 20-25% Romów, którzy są bezpaństwowcami, czyli około 35 tysięcy z pół miliona osób, które mieszkały tam przed wojną. I taką sytuację widzimy teraz w Polsce i z taką sytuacją mamy do czynienia w naszym ośrodku. Jak już powiedziałam, otworzyliśmy ośrodek dla, to jest ośrodek pobytu dziennego w celu pomocy uchodźcom ukraińskim o pochodzeniu romskim. I tam udzielamy pomocy prawnej i rozwiązujemy takie kwestie, jak właśnie kwestie bezpaństwowości, odnowienie dokumentów, pomoc z otrzymaniem świadczeń finansowych, państwowych. Jeżeli mówimy o wsparciu i pomocy od kraju w Polsce, mam na myśli tutaj władze państwowe i co zostało zrobione w Ukrainie. Jak wiemy, to nie jest tajemnica dla nikogo. Ukraińcy tutaj bezproblemowo mogą uzyskać numer PESEL i mają dostęp do usług socjalnych, społecznych na równi z innymi mieszkańcami Polski i mieli możliwość uzyskania bezpłatnego przejazdu w transporcie publicznym. Wiemy też, że polska władza uprosiła niektóre strony internetowe dla uchodźców, dla ukraińskich uchodźców i mogą uzyskać, otrzymać pracę jako freelancer bez uiszczenia podatku. To jest bardzo dobra możliwość dla ukraińskich uchodźców, którzy chcą znaleźć pracę, ale pomyślmy o tym segmencie ludności, który nie umie czytać lub nie umie pisać. W jaki sposób mają znaleźć pracę i jak będą korzystać z tych usług? Nie ma tutaj odpowiedzi. Czyli widzimy, że są pewne luki, na które po prostu czasem zamykamy oczy. Mówimy, że tak, wszyscy uchodźcy są równi, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w jakimkolwiek kraju słyszę takie głosy, ale jednak bądźmy bardziej poinformowani, jeśli chodzi o te osoby, które są najbardziej wrażliwe, należą do najbardziej wrażliwych grup. Wiemy także o próbach UNICEF-u, Blue Dogs, jeśli chodzi o stoiska informacyjne, gdzie opowiada się o tym, jak dzieci mogą uzyskać wykształcenie lub jak można znaleźć pracę lub jak bronić się przed handlem ludźmi. Ale cały czas to samo pytanie powstaje, co robić z tymi ludźmi, bo na przykład rozdajecie te ulotki, a co zrobić z tymi ludźmi, którzy na przykład nie umieją czytać lub z tego powodu, że były izolowane lub mieszkały w izolacji w pewnych osadach i mają swoją historię wyrzucania ze społeczeństwa lub nietolerancji. Co robić z tymi ludźmi, którzy nie ufają organom władzy państwowej, jakimkolwiek? Co robić z tymi ludźmi? I bardzo ważne jest, kiedy mówimy o takich kwestiach, jak rozwiązać takie problemy, takie sytuacje, jaka może być możliwość rozwiązania takich problemów. Myślę, że powinniśmy angażować coraz więcej organizacji romskich, aby rozwiązywać te problemy. Kiedy mówimy o opracowaniu planów dla ukraińskich uchodźców, niezależnie od tego, czy to jest w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju, musimy skupić naszą uwagę także na tym, na tej części ludności, która reprezentuje grupy wrażliwe. Nie chodzi tutaj tylko o Romów, nie tylko o mniejszości. Mówimy tutaj też o ludziach z niepełnosprawnością. Mówimy tutaj też o osobach third country nationals, stateless people, i innych grupach. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli popatrzymy na projekt ustawy, który został
wprowadzone w Polsce w celu wsparcia i asystowania ukraińskim uchodźcom. Widzimy, że osoby z trzecich państw trzecich lub innego pochodzenia lub w ogóle bezpaństwowcy, te osoby nie są objęte przez takie przepisy, czyli ich niby nie ma, nie mogą uzyskać tych samych serwisów, usług społecznych w odróżnieniu od innych ukraińskich uchodźców, ale na przykład mieszkali w Ukrainie przez dłuższy okres, ale teraz nie mają żadnych możliwości w krajach przyjmujących. Kiedy mówimy o stronie ukraińskiej, Ukraina zaakceptowała i implementowała rezolucję, Ukraińska Rada Ministrów implementowała taką rezolucję, jeśli chodzi o to, żeby osoby ukraińskie, uchodźcy ukraińscy mieli możliwość uzyskania dokumentów w Polsce. Chodzi tutaj o akty urodzenia, o dokumenty, o paszporty zagraniczne i uważam, że jest to bardzo dobra możliwość i bardzo ważna możliwość dla osób z Ukrainy, bo jeżeli są problemy z dokumentami, to mają ich nie tylko Romowie, ale też inni Ukraińcy uchodźcy. Dlatego to jest bardzo ważne. Także jeśli mówimy o osobach wewnętrznie przesiedlonych w ramach Ukrainy, otrzymują pomoc finansową w Ukrainie, ale oczywiście znowu widzimy tutaj pewne luki, bo na przykład osoby, które nie mają dokumentów, nie mogą otrzymać tej pomocy finansowej jako osoba wewnętrznie przesiedlona, jako IDP, czyli znowu osoby pochodzenia romskiego lub inne osoby, które nie mają dokumentów lub są bezpaństwowcami, po prostu są, jakby nie są objęte tym systemem, więc warto zawsze zwracać uwagę na takie luki i rozwiązywać wspólnie te problemy, wspólnie z organizacjami romskimi, z aktywistami, działaczami romskimi, z osobami, które mają ten sam background, które mają takie same, powiedzmy, problemy lub rozwiązują takie same problemy i pochodzą z tej samej mniejszości. Dlatego to jest bardzo ważne, aby z nimi współpracować. I powiedziałabym także, że nic o Romach bez Romów. I chciałabym także mówić o tym nie tylko w kontekście Romów, ale też w ogóle, jeżeli mówimy coś dla osób z jakiejś konkretnej grupy społecznej lub etnicznej lub innej, musimy robić to razem z nimi, żeby oni byli w tym systemie, żeby oni współpracowali. Może zapytam teraz Aleksandra, poproszę opowiedzieć, jaka jest sytuacja osób z niepełnosprawnością, jakie wyzwania stoją przed nimi. Mieszka pan w Niemczech, widzi pan też, jaka jest sytuacja naszych obywateli ukraińskich w Niemczech, ale też być może szerzej, jeśli ma pan taką informację. Chciałbym powiedzieć o początku tego wszystkiego, co odbywa się na Ukrainie, co się niestety odbywało. Myślę, że Ukraina, oczywiście wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego, ale od 8 lat i gdy niestety rozpatrujemy tutaj kwestie jakichkolwiek grup nieuprzywilejowanych, to państwo tutaj niestety nie sprawiło się w sytuacji na dzień rozpoczęcia tej pełnoskalowej wojny 24 lutego, to mówi się często, że te strategie może są nie na czasie w tej chwili, ale my uważamy, że tak, że pomoc osobom z ograniczeniami, osobom upośledzonym, tak, państwo niestety przez 8 lat nie pracowało nad tym problemem, więc należy robić to teraz. Chcieliśmy robić ogromną kampanię adwokacyjną, przygotowywać dokumenty. To w świecie działa i funkcjonuje. Widzimy również, że teraz nasza organizacja Fight for Right, to oczywiście jest dość patetyczne, ale odpowiedzialność, która powinna wziąć na siebie odpowiedzialność za osoby niepełnosprawne, to oczywiście cały szereg tych kategorii powinna nimi zająć się osoby. Przed 24 lutego oczywiście człowiek mógł czekać na swój wózek, który ma być, do którego wydania państwo jest zobowiązane. No i tutaj słyszymy, że dopiero za pół roku będzie dla pana wózek inwalidzki i co przez to pół roku taka osoba powinna będzie robić. I teraz my ze swoich środków, tutaj stworzyliśmy crowdfunding, bardzo
istotne jest to, że środki uzyskujemy głównie od wspólnoty osób niepełnosprawnych z całego świata, zatem ta wspólnota działa na rzecz swojego przetrwania. To jest bardzo interesujące, że osoby z tego świata są zainteresowane wspieraniem osób niepełnosprawnych na Ukrainie. To jest bardzo interesujące i ciekawe. W tej chwili najbardziej dla nas bolesnym problemem jest to, że osoba mieszkająca we Lwowie na wózku nie może korzystać z podjazdu. I od 2 miesięcy już komunikujemy się z samorządem. Jesteśmy przygotowani do zbudowania tego podjazdu, ale państwo nie chce go zainstalować. Przedstawiają nam przeróżne dokumenty. My też mamy swoje dokumenty i wszystkie plany. I w tej chwili chciałbym szczerze, niestety muszę przyznać, że nasi urzędnicy są nieco tak jak i politycy zresztą, podpisali mnóstwo dokumentów implementujących i wyrażających zgodę na wprowadzenie standardów światowych na Ukrainie. Wszystko to pozostaje jednak na papierze, bo gdy domagamy się sposobów wdrożenia tych deklaracji, to oczywiście nie ma żadnych procedur, nie ma mechanizmów i w tym sensie i w tej problematyce Ukraina jest tutaj bardzo zapóźnionym krajem. Od grudnia, gdy mieliśmy już jakiś protest, test syren, w jaki sposób osoba z uszkodzonym słuchem może usłyszeć tę syrenę? Jest to absolutna abstrakcja, jak człowiek niepełnosprawny, inwalida słuchu usłyszy tę syrenę. To samo dotyczy osób inwalidów wzroku. To wszystko jest, wszystkie dokumenty są niby w telefonach, ale oczywiście człowiek niedowidzący nie jest w stanie tego dostrzec. Mieliśmy bardzo trudne czasy, gdy po wyjazdach za granicę należało odbyć izolację. To też trzeba było robić poprzez aplikację w telefonie. Trzeba było zrobić sobie fotografię i tutaj na przykład przewodniczący naszej organizacji jest inwalidą wzroku i prosiłem, on mówi, dziecko o odczytanie, co jest napisane w aplikacji na telefonie, ponieważ powinienem był zrobić kilka fotografii, by udowodnić, że przebywam w izolacji domowej. Na Ukrainie najbardziej boli mnie to, że ta sytuacja została stracona, została, wszyscy przegrali ją i to na poziomie światowym. Ani Czerwony Krzyż, ani ONZ nie jest w stanie zrobić tutaj, wszyscy wyrażają tylko swoje zaniepokojenie, natomiast w sytuacji, gdy, realnej sytuacji, gdy trzeba siąść do pociągu, mamy przecież pogotowia, które wywożą osoby, które nie są niepełnosprawne. Wtedy pogotowie jest zmuszone wywozić je z stref zagrożenia. W organizacji Czerwony Krzyż kazali się nam do was zwrócić. Nasz wypadek jest bardzo trudny, więc zwróćcie się do organizacji pozarządowej Fight for Right, tylko oni mogą wam pomóc. Są to takie sytuacje zarówno na poziomie zarówno naszego państwa, jak i na poziomie organizacji międzynarodowych. Osoby z niepełnosprawnością są wykluczone. Nasza znana działaczka Iwa w Niemczech zupełnie niczego nie słyszy. Przyznaję, że ona po prostu przespała alarmy i obudziłam się rano, umyłam głowę. Potem popatrzyłam w telefonie, że sen wciąż alarmuje do mnie. Mamo, zaczęła się wojna, trzeba coś robić, a była tego zupełnie nieświadoma. Przebywała wówczas w obwodzie charkowskim przy samej granicy z Rosją, a więc w epicentrum wydarzeń, i z czego nie zdawała sobie sprawy. I to jest wyjątkowy cud, że została żywa. Nic jej nie stało. Niestety tak to wygląda. Nie mamy już zbyt wiele czasu, niewiele czasu nam zostało, natomiast chciałbym dopytać ciebie. Otóż wojna doprowadziła do takiej sytuacji, że pojawia się znacznie więcej osób z niepełnosprawnościami. Sama pochodzę ze Lwowa, oczywiście zdaję sobie sprawę, na ile nasze miasta są nieprzystosowane do osób poruszających się na wózkach, czy też nawet dla mam z wózkami dla dzieci. Oczywiście nie da się wejść do budynku, do wielu sklepów. W jakiej mierze ta sytuacja, którą mamy i jeszcze długo będziemy mieli bardzo dużą liczbę osób
z uszkodzeniami narządu ruchu, które będą zmuszone poruszać się na wózkach. Czy te osoby w tej trudnej sytuacji, czy to spowoduje, że państwo podda refleksji konieczność przystosowania miast, również wsi do funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Wróćmy po raz kolejny do tego, że Ukraina podpisała, zadeklarowała i implementowała wielu dokumentów i mamy na przykład normy budowlane, które są świetne, wszystko tam zostało przewidziane, mamy normy. Jeden niuans, który jednak to wszystko wyklucza, dotyczy tych budynków, które dopiero powstaną, natomiast nie przewidziano niczego, co by dotyczyło tych budynków, które już istnieją. Jest to bardzo taki sprytna luka powodująca, że budynki już istniejące, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jeżeli budynek jest historyczny, to nie możemy tam zainstalować podjazdu czy też przebudowywać budynku, ponieważ ma znaczenie historyczne. Natomiast zasoby mieszkaniowe już istniejące też nie muszą być modernizowane i doskonale wykorzystują to nasi urzędnicy. Przed 10-20 lat zbudowaliśmy budynek i nic nie zamierzamy z tym zrobić. I tak właśnie mamy sytuację w Lwowie, gdy walczymy o zbudowanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej. Tak by nie musiała się oczywiście poruszać wózkiem po schodach. Staramy się likwidować i identyfikować te sprytne obejścia. Mam nadzieję, że po wojnie będziemy mieli dużą odbudowę i staramy się tutaj odegrać swoją rolę w przekonaniu państwa, że należy to w taki sposób zrealizować. Jak mówiła moja koleżanka, bardzo dużo spraw jest realizowanych dla nas, ale bez nas i tu jakakolwiek wspólnota. Oczywiście urzędnicy starają się wykorzystać osoby z nieograniczeniami i na przykład zatrudnić osobę z niepełnosprawnością i tym samym udowodnić, mamy takiego pracownika, co oczywiście nie jest brane pod uwagę. Te osoby czasem starają się coś zrobić, a oczywiście nikt z nimi się nie liczy, ponieważ są duże persony, grube ryby urzędnicze, które zupełnie z tym się nie liczą. Niestety tak to wygląda. Jeszcze trochę prowokacyjnie chciałbym powiedzieć, że nie powinni to być te wielkie ryby, wielcy wujkowie, niech siadają do wózków dziecięcych, choćby już nie mówiąc o niepełnosprawności, ale niech biorą ten wózek i niech jadą z dzieckiem przez miasto. To już niezłe będzie ćwiczenie. Z dostępności infrastruktury miejskiej może to doprowadzić do zmiany ich punktu widzenia. Myślę, że to jest ogromne zadanie, wezwanie przed całym naszym społeczeństwem obywatelskim, by krzyczeć, by oświadczyć, że to jest rola i państwa, i społeczeństwa dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z ograniczeniami, z niepełnosprawnością. Walczymy to już bardzo dawnego, to jest ten społeczny model niepełnosprawności, polityczny model niepełnosprawności. Natomiast nikt nie mówi o obywatelskim modelu niepełnosprawności. To absolutnie nie oznacza, że osoby z niepełnosprawnością, to jest jeszcze z czasów radzieckich odziedziczony, niepełnosprawny powinien żyć na czwartym piętrze bez windy, ktoś powinien mu przynosić coś do zjedzenia, pomagać i wszystko. Człowiek ten natomiast powinien być właściwie ubezwłasnowolniony. Staraliśmy się ten mechanizm, ten stereotyp łamać już przed wojną. Jestem przekonany, że wszyscy, nawet osoby z niepełnosprawnością, mają prawo być pełnoprawnymi obywatelami, prawo do pracy i bycia przydatnym. Jest to uzasadnione również z powodów gospodarczych. Jest to osoba pracująca, płaci podatki i wspiera gospodarkę kraju. Nie wiem, czy mnie słychać. Może państwo chcieliby zadać pytania do naszych prelegentek, prelegenta. Tak, jest chyba tak. Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Po pierwsze, krótki komentarz do tej wypowiedzi pana Aleksandra o ułatwieniach dla niepełnosprawnych
w budynkach już istniejących. Wydaje mi się, że i nawet w budynkach, nawet nie wydaje mi się, a znam przykłady, że nawet w tych budynkach historycznych da się te ułatwienia zainstalować. Chociażby na Uniwersytecie Wrocławskim w bardzo starym budynku XVIII-wiecznym zainstalowano po prostu metalowy podjazd, który można zdemontować, jeżeli jest taka potrzeba. I on nie ingeruje w żaden sposób w konstrukcję budynku. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia dobrej woli. Bo i w tym przypadku, o którym mówię, po prostu niepełnosprawni studenci uniwersytetu sobie wywalczyli ten podjazd. A moje pytanie dotyczy kwestii, o których państwo mówili, zwłaszcza na początku, bo wszyscy państwo przytoczyli bardzo wiele przykładów negatywnych stereotypów i dyskryminacji, z którymi spotykają się bardzo różne społeczności w bardzo różnych kontekstach. I oczywiście trzeba wspierać i uchodźców, i mniejszości, i migrantów. I my to zresztą robimy na co dzień i w Fundacji Ukraina, i w Instytucie Praw Migrantów. Natomiast my wiemy, że też część wysiłku należy skierować w stronę ogółu społeczeństwa i po prostu walczyć z tymi negatywnymi stereotypami, walczyć z dyskryminacją. Mamy na to swoje pomysły. Zresztą ta konferencja państwa też służy poniekąd w pewnej części temu właśnie celowi, ale wiemy też, że to jest działanie, które wymaga bardzo dużo cierpliwości przede wszystkim, bo to jest proces powolny. I chciałem zapytać, jakie są państwa refleksje na temat tych działań? W którym momencie jesteśmy w tym momencie tej walki? Jak długo jeszcze będziemy musieli z tą dyskryminacją walczyć? I jakimi narzędziami najlepiej to robić? Państwa zdaniem, bo oczywiście tych metod jest mnóstwo i tych działań jest mnóstwo, ale co tak naprawdę działa najlepiej z państwa perspektywy? Dziękuję. To pierwszy masz. Bardzo się cieszę, że pan wspomniał o tym, że to także działania, albo przede wszystkim działania adresowane do ogółu społeczeństwa, włączając w to różne grupy mniejszościowe, a nieuprzywilejowane. Ja już wspominałam o tym, że to, z czym dzisiaj się borykamy, to efekt wielu problemów, które znamy z przeszłości. Więc pan też powiedział o tym, że wiadomo, że to jest długi proces i na te zmiany trzeba poczekać i one wymagają sporo cierpliwości od nas. Ja powiedziałabym jeszcze, że one przede wszystkim się rozpoczną, jak będzie w nas więcej chęci, mobilizacji do tego, żeby je wreszcie implementować. Od kilkunastu lat trwa dyskusja o tym, czy my potrzebujemy edukacji antydyskryminacyjnej albo międzykulturowej. Takiej, która wspierałaby nas i pozwoliłaby nam radzić sobie z trudnościami, z którymi na przykład mierzymy się dzisiaj. My jesteśmy do tego kompletnie nieprzygotowani, nie mamy narzędzi. Nauczyciele, nauczycielki sami pozostawieni w szkołach z problemami, o których wspominałam, prawda? Bo szkoła dzisiaj Polska nie jest szkołą, nie jest monolitem etnicznym, prawda? Tylko tam są różne dzieci i trzeba na to adekwatnie odpowiadać. Oczywiście, że można wysyłać dzieci do szkół ze specjalnymi potrzebami, jak to robi się nadal i robiło się w przypadku społeczności romskiej, gdzie właśnie ten test na tak zwaną inteligencję jest w języku polskim, więc się dostaje mniej punktów. Możemy tak robić, naprawdę. Możemy budować tyle szkół ze specjalnymi potrzebami, ile chcemy, tylko musimy sobie w końcu zadać pytanie, kto na końcu będzie poszkodowany, bo gwarantuję, że nie tylko ta grupa mniejszościowa, ale my wszyscy. Jakie mamy narzędzia? No narzędzia przede wszystkim jedno najważniejsze i to jest edukacja. Po prostu. Jeden z najważniejszych instrumentów, to prosto, na prostu świta. I ten instrument nam dużo potrzeben. Коли я ще говорила 15 років тому, ну, навіщо нам якась антидискримінаційна освіта? У нас немає чорношкірих, у нас немає меншин. Але сьогодні ці аргументи вони вже використовують. Питання різноманітності – це вже не питання кольору шкіри, чи питання релігії, чи питання статі, чи інших різних ознак первинних чи вторинних. Але це класові також відмінності, світоглядні відмінності в школі, чи дитина… Czy naprawdę uwrażliwianie na bardziej empatyczne myślenie, na to, jak mogą się czuć ci, którzy mają gorzej, czy jest naprawdę kwestią dyskusji, która musi się toczyć po prostu od ponad 20 lat?
Po prostu rozpocznijmy ten proces i on pójdzie, bo ludzie tego chcą. I to się dzieje grassrootowo i oddolnie, to się bez wątpienia dzieje. System nie działa. Więc to, co my dzisiaj robimy, już nie czekamy na system. My już po prostu pracujemy lokalnie. Mówią, że Romowie nie chcą się uczyć? Okej, mamy kilka grup języka polskiego, także dla osób, które nie potrafią czytać i pisać. W naszym dziennym Centrum Integracji Romów zapraszamy Państwa na Aleję Wilanowską. Pokazujemy, że się da. Nie czekamy, bo po prostu nie doczekamy się, mam takie poczucie. Więc uważam też, że nie jesteśmy wcale społeczeństwem. Nam troszkę dorobiono taką przysłowiową gębę. Przepraszam za to wyrażenie, że jesteśmy rasistami, ksenofobami i tak dalej. Ja też mówię, że jesteśmy biedni, naprawdę. My zostaliśmy pozbawieni i odarci z możliwości edukacji, uwrażliwiania na to, czym dzisiaj jest świat i czym dzisiaj jest Polska. I wystarczy po prostu, wiecie, no, być może wywierać większy wpływ, jak słucham tego, co mówisz, prawda? I też słucham o wielu różnych rozwiązaniach, o studentach i studentkach Uniwersytetu Wrocławskiego, że oni sobie musieli wywalczyć, to może musimy walczyć bardziej, mocniej, głośniej. Może musimy wykorzystać tę naprawdę tragiczną sytuację, w której jesteśmy dzisiaj, żeby wreszcie otworzyć oczy rządzących. My jesteśmy na to gotowi. Ja nie wiem, czy ja mogę dać jeszcze słowo komukolwiek, bo już minął nam czas. Czy mamy jeszcze 2 minutki? Czy tak, 2 minutki, to tak. Ja może, żeby było tutaj może Aleksandrze najpierw, bo także czy chcesz się, czy chce pan się odnieść do tego? Co mogę uzupełnić, dodać? Koleżanka już powiedziała chyba ważne rzeczy, jeśli chodzi o dostosowanie historycznych budowli. Być może w Polsce to jest tak, natomiast w Ukrainie to jest trudniejsza sytuacja z tym. Ludzie korzystają z takiej zasady, że nawet taki prosty przykład, zjazd Świętego Andrzeja w Kijowie. Bardzo długo stał taki rozbity, taka historyczna ulica, gdzie wszystkie budowle są stare, zabytkowe, problemowe i był duży problem, bo był taki moment, że przez to, że to są budowle historyczne, zabytkowe i nie można ich wziąć i tak po prostu wyremontować, bo to jest odpowiednia fasada, która wymaga zgody i tak dalej. W Ukrainie to dobrze działa, kiedy jeżeli można czegoś nie robić, to tego po prostu nie robią. I takie rzeczy właśnie tworzą problemy. I jeśli chodzi o problemy niedyskryminacji, szczególnie zawsze też to taki duży ból bolesny, jeśli chodzi o społeczność romską. Wiele osób może podać przykłady, kiedy były negatywne doświadczenia z Romami. A ja przecież mam osobę, która ma 5 języków i jest bardzo dobrze wykształcona i też jest przedstawicielką romskiej wspólnoty, więc wydaje mi się, że trzeba pokazywać dużo dobrych przykładów, pozytywnych przykładów i na to zwracać uwagę. Tak samo jeśli chodzi o niepełnosprawność, to trzeba próbować pokazywać wiele historii, które dają natchnienie takich inspirujących, na przykład przed wojną jeszcze były przejazdy na takich samochodach z napędem górskim lub jakieś lataniem na paralotniach i tak dalej, takie jakieś inne różne możliwości. Tak, to jest kwestia rzecznictwa. W Ukrainie jest taka fraza, że to nie jest odpowiedni czas do tego. Mamy bardziej aktualne potrzeby. Na przykład mamy problemy teraz z gospodarką większe albo jeszcze z czymś są większe problemy. A przecież ludzie cały czas żyją tu i teraz, nie mogą czekać na rozwiązywanie wszystkich ważniejszych zawsze problemów i dopiero później zajmować się czymś. No a teraz może zastanówmy się, jak wam pomóc. Dziękuję. Może jeszcze Olena, ostatnia możliwość wypowiedzieć się. Bardzo dziękuję, że pani wspomniała o Lu Konder, to nasza koleżanka, z którą współpracujemy, organizacja romska z Ukrainy, która pomaga ukraińskim osobom przesiedlonym, przemieszczonym i współpracujemy z nimi, gdy mowa o transporcie, kiedy mowa o pomocy ukraińskim uchodźcom, którzy chcą trafić tutaj do Polski. Bardzo się zgadzam z panem pod tym względem, że powinniśmy podawać więcej pozytywnych przykładów, jeśli na przykład chodzi o osoby romskie, żeby zobaczyć te modele, dobre modele też do powtórzenia. I to jest potrzebne nie tylko dla ogólnie społeczeństwa, ale też dla samych Romów. Te wzorce, które można powtarzać, żeby ludzie to widzieli i się nie bali powtórzyć, zrobić tak samo. Bo przecież jeżeli mi się udało, to tobie też się może udać. Tak samo chciałabym skomentować komentarz dotyczący dyskryminacji. Uważam, że dyskryminacja to nie jest skutek, to nie jest przyczyna. Przepraszam, to jest skutek, a nie przyczyna. Więc należy walczyć właśnie z przyczynami.
takiego zjawiska, a przyczynami są takie. Podam przykład. Widzimy jakąś grupę osób, na przykład na podwórku. Te osoby tańczą, te osoby hałasują. I dowiedzieliśmy się lub usłyszeliśmy, że na przykład te osoby są na przykład Romami lub Ormianami lub jakiejś innej narodowości lub innej mniejszości narodowej i automatycznie odruchowo w swojej głowie tworzymy stereotypy. Ten stereotyp może być negatywny, pozytywny lub neutralny. I przez te stereotypy i przez to, że nie mamy wiedzy, informacji, niż te, które uzyskaliśmy wcześniej poprzez nasze własne doświadczenie, poprzez spotkania z osobami na tym podwórku. Z powodu tych stereotypów dalej prowokujemy takie pewien stosunek, który doprowadza do nietolerancji, a nietolerancja, brak tolerancji doprowadza już do dyskryminacji, a dyskryminacja już prowadzi do bardziej ciężkich i bolesnych skutków. Więc po to, aby walczyć, zwalczać dyskryminację, musimy walczyć z przyczynami tego. Musimy otwierać siebie po to, aby dowiadywać się więcej, otrzymywać więcej wiedzy o tej lub innej narodowości, mniejszości narodowej lub o tej lub innej grupie społecznej. Przez to będziemy mogli się dowiedzieć więcej i te stereotypy po prostu przezwyciężymy. I kiedy rozmawiam z ludźmi, bardzo często tak naprawdę pytają mnie, przecież Oena, jesteś też Romką z Ukrainy, a powiedz mi, jak myślisz, jak walczyć z dyskryminacją? I ja wtedy mówię, musimy dokształcać ludzi, dawać wiedzę o innych grupach społecznych i wtedy nie będziemy mieć stereotypów i walczyć ze skutkami dyskryminacji. Może ja na tym optymistyczną notą jednak zakończę. Bardzo mam nadzieję, że widzę, że mamy dużo wyzwań przed nami jako organizacjami pozarządowymi i to jest niestety taka rzeczywistość, że zawsze jakby uwrażliwianie i władz i też społeczeństwa często leży na naszych barkach, ale wierzę, że idziemy do przodu i też w was siła i u nas siła i mam nadzieję, że też wpłyniemy na postawy władz i tutaj i też i w Ukrainie i jednak będziemy zmieniać i stereotypy i uprzedzenia wobec grup najbardziej narażonych na wykluczenie. Także dziękuję bardzo gościowi za udział i zaproszenie nas na tą dyskusję. Dziękuję bardzo.